Z reguły zawsze jak zaczynam odprawę, lubię wam zadać pytanie, jak się czujecie. Mobilizacja i motywacja z takim przeciwnikiem jest na tak wysokim poziomie, że gdzieś zostanie to wszystko poniekąd zatuszowane. Widać większą odwagę w tobie. I chcę, żebyśmy bez względu na wszystko, będę to bardzo często wam powtarzał, obojętnie z kim byśmy nie grali, chcę widzieć odwagę. Uwierzcie w to, zakochajcie się w tym, bo ten ból, ta czasami niewygoda, ten stres musi być twoim kompanem, musi być twoim przyjacielem. Na pełnej petardzie. Zakochaj się w bólu, bo to jest twój przyjaciel. To wygramy! Że odwaga popłaca, strach ma tylko wielkie oczy. Oni są bardzo zmęczeni. My też jesteśmy bardzo zmęczeni, ale zapewniam was, że oni są bardziej zmęczeni. Jeżeli nie będzie konieczności, ja nie zrobię żadnej zmiany. Na 5 kontaktów z zawodnikiem, 6 fauli. Nie wiem, jak to możliwe. Ta porażka boli. Nie powinna się przydarzyć. W tym meczu pokonaliśmy pewnego rodzaju granice. A ja uważam, że my jesteśmy o wiele lepsi od nich. Ale oni są jeszcze bardziej, panowie, wyrachowani. Teraz my musimy poniekąd te żniwo zebrać, ale wydaje mi się, że już w tamtym sezonie było tego tyle, że nie powinniśmy sobie pozwalać na to wszystko. Nie może być za mało pracy. Nie może być za mało koncentracji. Nie może być za mało determinacji w tym wszystkim. Dajmy sobie brawo, panowie, mimo wszystko. Powiedz mi, Kuba, jak się czujesz odnośnie meczu? Bardzo dobrze. Moim zdaniem zagraliśmy bardzo dobry mecz. No, przeciwnik też nie najgorszy, z nie najgorszej półki, ale no, zawsze bramka cieszy. Mogliśmy więcej ich zdobyć, ale skuteczność trzeba poprawić, to na pewno. No i pracować dalej na treningach ciężej i myślę, że na Płock się przygotujemy bardziej. Cześć Kuba, opowiedz mi, jakie wrażenia po dzisiejszym meczu, co moglibyście poprawić, jakie były wasze zalety? Dzień dobry, to w sumie to przeważaliśmy od początku spotkania, pewnie weszliśmy w mecz. Zabrakło wykończenia, na pewno dużo sytuacji, dużo smutku i dużo niedosytu.
Prowadziliśmy grę, według mnie byliśmy zespołem lepszym dzisiaj, ale czegoś jeszcze zabrakło, tego wykończenia właśnie. No i głównie w tej mierze właśnie wykończenia zabrakło i dokładności. Nie poddawajmy się, to jest najistotniejsze. Teraz proszę was o to, nie poddawaj się.